Ojcze Nasz, czyli święty Józef Ojciec Umiłowany. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus był, jak mniemano, synem Józefa, syna Helego. Czyim synem był Józef? Jakuba czy Helego? Są dwie tradycje. W jaki sposób jest to rozwiązywane? Otóż przekaz mówi, że Jakub i Heli byli przyrodnimi braćmi. I kiedy Heli zmarł bezpotomnie, jego żonę, późniejszą mamę świętego Józefa, poślubił właśnie Jakub. I on był biologicznym ojcem świętego Józefa. Ale prawnie ojcem świętego Józefa był Heli. Trochę to zawiłe, ale może nam pomóc w zrozumieniu tego, że może łatwiej było świętemu Józefowi adoptować Jezusa, bo sam w pewnym sensie był adoptowany. Ktoś mnie chce, ktoś mnie zna, ktoś się do mnie przyznaje. To jest bardzo ważne dla każdego z nas. Nie chcemy być znikąd, chcemy do czegoś przynależeć. Chcemy mieć korzenie, chcemy mieć genealogię. Człowiek potrzebuje tak naprawdę czterech miłości. Dzisiaj to się kwestionuje, ale taki jest biblijny przekaz. Potrzebujemy czterech miłości, żeby wzrastać. Najpierw miłości mamy, następnie miłości taty, potem miłości obojga rodziców. Wiemy, że z tym jest bardzo różnie. Ale jest też czwarta miłość, miłość Boga, która, jeśli tamte trzy miłości zawodzą, jest w stanie to wszystko wyrównać, zabezpieczyć każdemu z nas. Czytamy w Księdze Izajasza: nawet jeśli niewiasta zapomni o dziecku swego łona, ja nigdy nie zapomnę o Tobie. Bóg jest jak matka, Bóg kocha nas miłością matki. Jeśli miałaś jakieś problemy w relacji z mamą, to Bóg jest w stanie to wszystko naprawić. I potem czytamy dalej. Słowo Boże nas zapewnia, bo góry mogą ustąpić, pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od Ciebie, mówi Pan. Bóg nas kocha miłością wierną, stałą, bezpieczną, jak skała. Jest Ojcem, który nigdy nas nie opuści. Nigdy nie powie, że odrzuca nas. Jeśli mieliśmy jakieś problemy w relacji do taty, do Ojca Ziemskiego, Bóg jest w stanie to wszystko naprawić. Ważne, żeby Go o to prosić. I czytamy w Psalmie 27: choćby mnie opuścili ojciec mój i matka, to jednak Pan mnie przygarnie. Znowu piękna obietnica, że nawet jeśli rodzice w miłości swojej gdzieś się pogubili, to Pan Bóg nas przygarnie. To Bóg jest w stanie tę miłość, która nam się należy, miłość rodzicielską, zastąpić, wyrównać. To doświadczenie miłowania przez Boga sprawia, że człowiek rozwija się. Jak to było u świętego Józefa? Tak sobie myślę, że kiedy przyszedł do niego anioł, w chwili, kiedy jego umiłowana była w stanie błogosławionym, usłyszał: nie bój się wziąć Maryi, bo z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. I święty Józef nie pyta anioła, a kto to jest Duch Święty. Święty Józef zna Ducha Świętego. Ojciec Raniero Cantalamessa powie, że Duch Święty jak matka woła w nas tato. Uczy nas wołać tato do Boga, Abba Ojcze. Duch Święty jak matka uczy nas miłości tej ojcowskiej. Tak więc okazuje się, że święty Józef miał to doświadczenie Ducha Świętego, który miłuje go jak matka, i ma też doświadczenie Ojca, której to miłości Ojca uczy go właśnie Duch Święty. A więc jest umiłowany, a więc jest kochany, ma doświadczenie tego, że jest przyjęty. A człowiek, który czuje się umiłowany, kochany, jest zbawiony, jak powie poeta Jan Twardowski. Człowiek kochany jest wolny, człowiek kochany jest bezpieczny. I takiego człowieka kochanego łatwiej się też kocha. I o tym pisze papież Franciszek w Patris Corde, że święty Józef jest ojcem umiłowanym, ukochanym,
lubianym, poszukiwanym. Takiego człowieka każdy z nas chce spotkać na swojej drodze. Człowieka, który czuje się kochany, a przez to łatwiej go kochać. Oto też prośmy Pana Boga, żebyśmy doświadczyli Jego miłości, tej macierzyńskiej, tej ojcowskiej, tej rodzicielskiej, abyśmy czując się kochali, pomagali innym ludziom, nas samych, ukochać, żeby ludziom z nami żyło się łatwiej.